Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będę Wam opowiadać o jednej z najbardziej oryginalnych postaci w telewizji w naszym kraju. I to nie tylko za sprawą jej urody, ale także charakteru. Karierę zaczynała jako modelka, szybko zajęła się biznesem, a widzowie znają ją jako pogodynkę, a także prezenterkę w kanałach TVN-u. Nie każdy wie, że swoje pierwsze kroki stawiała w programie o tematyce dotykającej intymności, erotyzmu nawet. Ale wykorzystała szansę i szybko zajęła się w telewizji czym innym. W dzieciństwie nie miała łatwo, ale za to wiedziała, jak przygotować swoją córkę na lata szkolne. Dziś media rozpisują się o jej małżeństwie z milionerem, publikując tytuły, jakoby jej życie diametralnie zmieniło się po ślubie, a ona nie bardzo się tym przejmuje i tak jak wcześniej bardzo dużo robi dla innych. A najbardziej czas lubi spędzać w swoim domu i pięknym ogrodzie, którego doglądanie stało się jej pasją. Jak sami więc widzicie, dzisiaj naprawdę będzie o czym mówić. Ale zanim zaczniemy, zabieram Was na wycieczkę w nawiązaniu do pasji Omeny. Wow, pierwsza taka akcja w odcinku. Także chodźcie. Jak większość z Was zauważyła, przeprowadziliśmy się w zeszłym roku na jesień, więc po uporządkowaniu domu już nie zostało zbyt wiele czasu na ogród, tak więc jak widzicie, nic tu nie ma. Nie ukrywam, że chciałabym dla Was robić dużo odcinków plenerowych, tak jak kiedyś już Was do tego przyzwyczaiłam. W związku z tym z moim szanownym małżonkiem zaczęliśmy się rozglądać za potrzebnymi sprzętami, głównie on nie ukrywam, i tak trafiliśmy na stronę expondo.pl. Jest to sklep internetowy, w którym znajdziecie co chcecie, jeśli lubicie działać w ogrodzie, koło domu, a nawet w domu. Bo w Expondo znajdziecie sprzęt do ogrodu, domu, kuchni, a nawet sprzęt sportowy. Oraz produkty niezbędne dla majsterkowiczów. Skoro w moim ogrodzie nic nie ma, to przed nami długa droga. Swoją drogą zresztą wszystkie pomysły na zagospodarowanie tej przestrzeni mile widziane. Ale zaczynamy od porządkowania, także zabieram Was także do garażu. I jak widzicie, po remoncie i zimie jest tutaj prawdziwa masakra, no ale chcieliście mojego męża na kanale, tyle osób o niego pytało, więc macie. Co prawda nie podpisał ze mną RODO, więc macie tylko pewną jego część, no ale zawsze. Bartek na Expondo zamówił myjkę ciśnieniową, dzięki której zachowamy czystość w garażu, ale i także koło domu, bo ta myjka ma bardzo różne końcówki do różnych powierzchni. Można więc nią myć kostkę brukową, elewację, samochód, a także, jak widzicie, podłogę w naszym garażu. Taką i inne myjki zamówicie na stronie expondo.pl. Link zostawiam Wam w opisie, a także w pierwszym komentarzu. I nie martwcie się, jeśli od razu nie będziecie wiedzieli, na jaką się zdecydować. Bo na expondo.pl to co zupełnie wyjątkowe, to rewelacyjna obsługa klienta. My jesteśmy zieloni w temacie, a udało się nam wybrać, moim zdaniem, najlepszy dla naszych potrzeb sprzęt. Do tego macie darmową wysyłkę, zwrot, a także 3-letnią gwarancję. Aha! I jeszcze coś. Dla moich widzów specjalna zniżka. Na takie właśnie myjki, jak widzicie, to mega przydatne sprzęty, macie 7% zniżki z kodem Paula Rodak, który sobie tu widzicie. Także używajcie mojego kodu, zamawiajcie, wybierajcie, a my już wracamy do dzisiejszego tematu. Na Mensach urodziła się 26 lipca 1979 roku w Jeleniej Górze, a wychowała w Swarzędzu. Jest córką Polki, Izabeli i Tańczyka o imieniu Opoku. Jej mama studiowała ochronę środowiska, a jej tata jest lekarzem, a dokładnie kardiochirurgiem. I właśnie w Bibliotece Akademii Medycznej rodzice Omeny się poznali. I dość szybko nawiązała się między nimi nić porozumienia, co było dalej, wcale nie muszę Wam tłumaczyć. Natomiast ich związek trwał aż do momentu, kiedy Omena miała 16 lat. Wtedy postanowili się rozstać. Ale do tamtej pory Omena w domu miała wspaniałe dzieciństwo. Chociaż niestety szkoła dawała jej w kość. Właśnie z powodu tego, że była dość oryginalnym dzieckiem w mniejszej miejscowości, niestety koledzy ze szkoły często dawali jej popalić. Wspominała, że jej oprawcami byli dwaj bliźniacy blondyni. Tata doradził jej, że nie może w końcu być bierna, musi sobie dawać radę i nie dawać dmuchać w kaszę. No i tak dziewczyna poradziła sobie z blondasami.
Gdy byłam dzieckiem, nie mogłam zrozumieć, dlaczego komuś przeszkadza, że mam inny kolor skóry i kręcone włosy, opowiadała w rozmowie z Vivą. Ale jednak z perspektywy dorosłej kobiety przyznaje, że była to dla niej trauma, którą nawet musiała zwalczyć wyparciem. Musiałam mamę zapytać, bo wyparłam to ze swojej pamięci. Okazuje się, że bardzo to wszystko przeżywałam. Przez pierwsze 2 lata szkoły podstawowej prawie co drugi dzień przychodziłam z płaczem. Dzieci nie chciały się ze mną bawić, bo mówiły, że jestem czekoladowa. Przezywały mnie, wspominała. Gwiazda miała także brata, który niestety w wieku 17 lat zszedł na drogę przestępczą. Trafił do więzienia za handel narkotykami. Odsiadując karę, zmarł w 2001 roku. Był pięknym, świetnie zbudowanym mężczyzną z ogromnym powodzeniem u kobiet. Przysparzał wielu problemów. Do dziś się zastanawiamy w rodzinie, skąd było w nim tyle energii, którą niestety spożytkowywał nie najlepiej. Chuliganił, mówiąc bez ogródek. Prowadził szybkie życie, odczuwał wielką chęć posiadania rzeczy, które w jego wieku wcale nie były mu potrzebne. Miał 17 lat, gdy miał kolizję z prawem, ale szczerze mówiąc nie pamiętam zbyt wielu szczegółów, mówiła o bracie w gali w 2008 roku. Dodawała także, że nie chce mówić o okolicznościach śmierci swojego brata, bo oczywiście jest to nadal wielka trauma i cierpienie dla jej rodziców. To była ogromna tragedia. Ojciec przez 8 lat nie przyjeżdżał do Polski, bo nasz kraj kojarzył mu się z bólem i stratą. Myślę, że dla rodziców śmierć dziecka jest czymś niewyobrażalnym, zdradzała Mensah. Sama podjęła studia w Poznaniu na Akademii Ekonomicznej. Później była także doktorantką Szkoły Głównej Handlowej o profilu ekonomiczno-społecznym. I już w liceum tak naprawdę właśnie na ekonomię stawiała. Widać więc, że ma smykałkę do biznesu. Zresztą już jako studentka uruchomiła swoją pierwszą firmę. Nazywała się Omi Hair i zajmowała się stylizowaniem afrykańskich fryzur. Ale ponieważ zawsze była piękna, wysoka, a także oryginalna i z czasem zaczęła dostrzegać w tym same plusy, a nie minusy, dorabiała także jako modelka. W tej szerokości geograficznej, czyli w Polsce, jestem inna. Oczywiście miałam szczęście, że na mojej drodze pojawiły się osoby, które zauważyły mnie i dały szansę. Spojrzałam na siebie, tak jak one spojrzały na mnie. One uwierzyły, że moja egzotyczna uroda pomoże mi w karierze, w rozwoju. Mówię o tym, bo chcę, żeby ludzie wiedzieli, że coś, co dzisiaj jest twoim przekleństwem, jutro może stać się wybawieniem, mówiła. Tak jak ja wam często powtarzam, macie jakieś wady? Zróbcie z nich zalety. Wszystko, co mamy, da się wykorzystać w bardzo dobry sposób. Wszystko kwestia podejścia. Jeśli będziecie coś uwypuklać jako coś negatywnego, takie będzie. Ale jeżeli całemu światu powiecie, że wasza teoretycznie wada jest przecież wspaniałą zaletą, ludzie naprawdę w to uwierzą, ale tylko wtedy, kiedy wy będziecie wierzyć w to sami. Ale ważne jest też to, żeby tych nieprzekonanych jednak, delikatnie rzecz ujmując, olewać. Omena nadal czasem spotyka się z niemiłymi komentarzami. Jednak jak sama mówi, jako dorosła kobieta, po pierwsze w ogóle się tym nie przejmuje, a po drugie nie lubi też przesady w drugą stronę. Nie róbmy z koloru skóry na siłę jakiejś traumy. Polityczna poprawność doprowadza do absurdu i przynosi więcej szkody niż pożytku, mówiła w Gazecie Wyborczej. Kto mi zresztą uwierzy, że ja taka biedna jestem w tej Polsce? Za to mogę wykorzystać moją popularność w słusznej sprawie walki z rasizmem. Natomiast popularność Omena największą zyskała po 2005 roku. Ale już wcześniej swoją przygodę z mediami rozpoczynała od programu, który później wiele osób też jej wyciągało jako coś, czego teoretycznie powinna się wstydzić. Chodzi o program Red Light, który był odpowiedzią TVN-u na różową landrynkę Polsatu. Początkowo miałam wątpliwości, wyznawała. Bo nie jest takie proste rozmawiać ze znanymi ludźmi o seksie. No i kontrowersyjne było to, że panie były tam wyzywająco dość ubrane, albo siedziały też w wannie z pianką i goście też siedzieli w wannie, więc no format był naprawdę oryginalny. Generalnie można było tam zadzwonić, porozmawiać na różne tematy, więc... I niełatwy, szczerze mówiąc, do prowadzenia, już pomijając to, czy komuś się podoba, że to było w tej wannie, czy nie, no to jednak trzeba przyznać, że trzeba było się wykazać też warsztatem do tego, oprócz tego, że oczywiście pięknie wyglądać. Ale kiedy ktoś właśnie przypomina Omenie, że tak zaczynałaś, Omena,
tak jakby nie wiedziała. No to ona mówi, że nie wstydzi się, bo najważniejsze jest dla niej to, że poszła do przodu, wyciągnęła z tego wnioski. I mówi, że no dziś faktycznie ten program nie byłby jej do niczego potrzebny, ale wtedy nikt jej nie znał i była to dla niej przepustka, którą wykorzystała. Nie ukrywała jednak, że przez program pojawiło się wiele plotek na jej temat i później, kiedy zrobiła wielką karierę, musiała mierzyć się z jakimiś domysłami, jakoby tę karierę załatwiła sobie właśnie, nie wiem, chociażby przez łóżko. Zapraszaliśmy wielu ciekawych gości, od Dody po Andrzeja Neymana, Michała Figurskiego, Annę Przybylską czy Jerzego Urbana, a także znanych profesorów. Rozmawialiśmy o seksie, miłości, związkach. W naszym kraju króluje dulszczyzna. Ludzie uprawiają seks, ale gdy ktoś chce o tym otwarcie mówić, natychmiast się oburzają. Uodporniłam się na głupie komentarze i krytykę. Kiedy prowadziłam Red Light, wiele razy słyszałam, że jestem prostytutką i załatwiam sobie pracę, bo wiedziałam, z kim się przespać. Mnie zawsze bawią takie komentarze i zawsze odpowiadam, że no nie wiem, ja na przykład nikogo nie posądzam o to, że sobie załatwia pracę przez łóżko, ale to dlatego, że ja sobie nigdy tak pracy nie załatwiłam. A może ktoś, kto kogoś tak posądza, ma jakieś inne doświadczenia i z tego powodu tak jest, no nie wiem. W każdym razie później dostała pracę jako prezenterka, ale nie od razu, musiała przejść także casting na prezenterkę pogody. Udało jej się wygrać, jak dobrze wiecie. Prowadziła też wiele programów telewizyjnych, rozrywkowych, kulinarnych. I od tamtej pory, jak sama o sobie mówi, stała się popularną panią z telewizji, a tę właśnie popularność stara się do dzisiaj wykorzystywać w dobrej sprawie. Ale mimo, że stała się popularna, przez wielu lubiana i towarzyszyła nam prawie codziennie, informując, jak się mamy ubrać następnego dnia, niestety w niektórych tematach nic się nie zmieniło. Słyszałam, że Omena zabiera pracę Polakom, bo jest egzotyczna. Kilka lat temu jechałam z operatorem nagrywać prognozę pogody. Zgubiliśmy się i Łukasz spytał o drogę pana w gumiakach. Facet zaczął tłumaczyć. Wreszcie dostrzegł mnie w samochodzie. Zamilkł i powiedział: dalej niech sobie pan radzi sam, bo ja jestem rasistą. Mnie się zrobiło głupio. Łukasz za nie mówił: w sumie doceniam odwagę. To sztuka powiedzieć: hej, jestem rasistą, powiedziała w rozmowie z show. Ale teraz przejdźmy do ciekawszych tematów. Jak sama mówi, uwielbia projektowanie domu i prowadziła też program Domy Gwiazd. Sama też realizuje się na tym polu i co nieco przemycała. Szczególnie właśnie możemy podziwiać w ogrodzie jej taras. I oczywiście jest to wspaniałe tło do fotografowania psiaka. I ja to rozumiem w 100%, bo mój Maniek też ma zdjęcia wszędzie i tło musi być tak wspaniałe jak on. Przejdźmy natomiast do życia prywatnego, bo na temat tego rozpisują się gazety ostatnio oj bardzo, bardzo. Natomiast Omena Mensah ma na swoim koncie dwa związki małżeńskie. Od 2006 roku była żoną biznesmena Jakuba Pawłowskiego. Owocem ich związku była córka Vanessa, urodzona w 2002 roku. Wzięła także udział w 5. edycji Tańca z Gwiazdami. Tańczyła w parze z Rafałem Maserakiem i zajęła 6. miejsce. Na swoim koncie ma różne działalności. W 2012 roku uruchomiła firmę Amadora, tworzącą meble inspirowane sztuką. W 2016 roku została współudziałowcem energooszczędnego osiedla Osada Borkowo, a w 2018 roku uruchomiła markę specjalizującą się w szyciu męskich garniturów. I mówi, że jest wymagającą szefową, bo sama miała takiego szefa, a ostatnio nawet wywołała medialną burzę, mówiąc o tym, że dobry pracownik jest dzisiaj na wagę złota. Co w sumie jest pochwałą dla dobrych pracowników. Uważam, że należy być wymagającym, ale w każdym biznesie na samym początku i na samym końcu jest zawsze człowiek. Jeśli swojego zespołu nie traktuje się odpowiednio, to oni nie pójdą za tobą w ogień. To się tyczy każdego biznesu. Nie można osiągnąć sukcesu w żadnej materii bez pracy zespołowej. Nie można być świetną prezenterką telewizyjną, jeśli nie szanuje się osób, które robią ci make-up, ustawiają światło, podłączają dźwięk. Arogancja to pierwszy krok ku zgubie, stwierdziła. I napisała także kilka książek, m.in. z przepisami kulinarnymi dla dzieci, Zapiekanka, układanka, ciasteczko z bajeczką, poradnik o autoprezentacji, a także książkę o tolerancji, gorzka czekolada. Ale tak jak wam powiedziałam, swoją popularność wykorzystuje, by pomagać. Założyła kilka lat temu fundację Omena Foundation i po rozwodzie jakiś czas była sama. Ale jakiś czas temu media zaczęły rozpisywać się na temat jej relacji z milionerem. Oczywiście to zawsze wszystkich kręci, szczególnie jeżeli właśnie kobieta wychodzi za milionera. To taka układanka, która wielu osobom wszystko tłumaczy. A ślub Omeny Mensah był dużym zaskoczeniem, bo wcześniej tłumaczyła, że go nie planuje. A jej mężem został Rafał Brzuska, który naprawdę ma
na swoim koncie imponującą karierę, ponieważ jest właścicielem marki InPost, czyli tej tworzącej paczkomaty chociażby. W związku z czym jest jednym z najbogatszych Polaków w kraju. I ma z nim syna Vincenta. Chłopiec przyszedł na świat w 2017 roku. A Omena stara się swoje życie prywatne trzymać z dala jednak od mediów i nieczęsto na ten temat mówi, co dzieje się u niej w domu. Dlatego też wszyscy byli w szoku, po pierwsze, że ślub, a po drugie, że została mamą po raz drugi, bo też nikt o jej ciąży nie wiedział. I ślub odbył się w miejscu wyjątkowym dla tej dwójki. To musiało być miejsce, w którym ani ja, ani Rafał nigdy nie byliśmy. Po drugie, chciałam, by było związane z Afryką. No i tu na styku dwóch oceanów, więc nie było dużego wyboru. Padło na przylądek dobrej nadziei. Nadziei, że wszystko będzie dobrze, mówiła. Zarówno, jak wiecie, Omena, ale także jej mąż Rafał mają za sobą już inne związki. Tworzymy rodzinę patchworkową. Mąż ma z pierwszego związku dwie super dziewczynki, a ja mam Waneskę. A łącznikiem jest wspólny synek Vincent, ukochany, wspaniały, totalnie nie z tego świata, ma jasną skórę i blond afro. A ich poznanie było stricte biznesowe, ponieważ, tak jak Wam powiedziałam, Omena założyła fundację i szukała sponsora, który pomoże jej wprowadzać jej inicjatywy w życie. Jak sama mówi, dzięki pomaganiu poznała swojego przyszłego męża. I to jest dla mnie największa nagroda. Historia naszej miłości jest przepiękna. Byłam szczęśliwą kobietą realizującą się na polu zawodowym, spełnioną i zadowoloną. Nie szukałam miłości, a Rafał niespodziewanie wskoczył do mojego pociągu i nie musiałam mu wszystkiego tłumaczyć. On po prostu rozumiał, co ja do niego mówię, że chcę przekonać Polaków, że warto pomagać za granicą, zwrócić uwagę na człowieka, któremu jest znacznie gorzej. I przekonują, że świetnie realizują się jako para prywatno-biznesowa. Fundacja Omeny pracuje nad tym teraz, by zbudować szkoły w Ghanie. Organizują wraz z mężem chętnie odwiedzane przez największe polskie gwiazdy bale charytatywne, dzięki którym pomagają potrzebującym. Ale Omena, mam wrażenie, że jest bardzo ambitną osobą. Jak widzicie, uczy się, prowadzi firmę, pomaga, ale też cały czas stara się zmieniać mentalność nas wszystkich. To, że naprawdę to, skąd pochodzimy, nie jest w żadnym stopniu naszą zasługą, więc powinniśmy szanować drugiego człowieka za to, kim jest, a nie gdzie są jego korzenie. I dlatego postanowiła też kiedyś na przykład wystawić sztukę na ten temat, ale przyznała, że tutaj spotkała się ze ścianą. Poczuła się niechciana w środowisku teatralnym. Przez półtora roku nie znalazłam w środowisku teatralnym nikogo, kto chciałby wystawić moją sztukę. Nie chcieli mnie. Dla nich byłam panią z telewizji, która ma jakąś fundację i im zawraca głowę. Podeszłam do tematu inaczej. Znalazłam producenta wykonawczego, który zna to hermetyczne środowisko i który pomógł wyprodukować sztukę, wspominała Omena Mensah. O sztuce czarno to widzę. I na dziś to już wszystko i mam nadzieję, że pokazałam Wam tym odcinkiem, że stereotypy są naprawdę krzywdzące. Bo niby to historia o dziewczynie, która zaczynała od rozbierania, a potem wyszła za milionera. A tak naprawdę opowiedziałam Wam o ambitnej kobiecie, która sama stawiała sobie cele w życiu. Udawało się jej je osiągać, mimo że w niektórych aspektach miała na pewno gorzej niż chociażby ja. Czyli jak to powiedziała kiedyś Omena, blondynka w kraju blondynek. A na dodatek przy tym wszystkim nigdy nie zapominała o potrzebujących i po prostu jej się chce. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Pamiętajcie, że jak zawsze liczę na Wasze komentarze. A szczególnie te odnośnie mojego ogrodu. Co bym tam mogła zrobić? Chciałabym mieć tak fajnie jak Omena, no ale wiecie, budżet nieco mniejszy. Ale marzyć trzeba. Wpadnijcie więc na stronę expondo.pl. Jeśli planujecie zmiany w swoim domu, koło niego, albo na przykład w swojej sylwetce. A jeśli chcecie posprzątać po zimie, to myjka ciśnieniowa będzie ekstra i pamiętajcie, że z moim kodem macie 7% rabatu na wszystkie myjki, a kod wygląda tak. Link do strony jest w opisie i w pierwszym komentarzu. Serdecznie Was zapraszam, także do zobaczenia. Pa, pa!